Swoje powody do radości mają także kolejni reprezentanci ełckich sportów wodnych, tym razem pływacy sekcji UKS MOS Ełk. Z Mistrzostw Polski 14-latków przywieźli 4 medale, 2 złote i 2 brązowe. Z brązowym medalem na dystansie 200 metrów z tynem grzbietowym wrócił Mateusz Kasztelan. Ma już on wprawdzie medale, ale zdobyte w kategoriach dziecięcych. Rok ciężkiej pracy spowodował, że 200 metrów na grzbiecie Mateusz przepłynął w 2 minuty i 13 sekund. Medalista sam nie spodziewał się takiego wyniku. Raczej nie, ale dobrze wyszło. Starałem się, ciężka praca i dało efekty. Nie obserwowałem, ale po eliminacjach wszedłem do finału trzeci. Pozostałe 3 krążki są własnością Anny Kotowicz. Ta utalentowana pływaczka od lat jest w czołówce w swoich kategoriach wiekowych, ale na podium jeszcze nie była. W Olsztynie było inaczej. Pierwszego dnia zawodów wypływała brąz na 200 metrów stylem dowolnym. Drugiego była najszybsza na 400 metrów stylem dowolnym. Zawodniczka z Ełku uzyskała rewelacyjny wynik 4 minuty 32 sekundy i tym samym wywalczyła swój pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski. Do tego dorobku dołożyła jeszcze kolejne złoto na 800 metrów stylem dowolnym. Wszystkie dystanse z rekordami życiowymi. 800 pobita aż o 11 sekund. Myślałam, że może jakieś na te 800 właśnie jedno pierwsze miejsce mi wpadnie, ale na pewno nie spodziewałam się, że będą 2 pierwsze i jeszcze jedno trzecie. Na pewno ciężką pracą i tym staraniem się, wkładaniem całego siebie w pływanie. I Mateusz, i Ania to młodzi zawodnicy i na pewno jeszcze nie raz usłyszymy o ich sukcesach. I nic nie zapowiada, żeby na nich lista medalistów z MOS-u się skończyła, bo w ich ślady zamierzają iść kolejni. To również nie jest koniec sukcesów, ponieważ mamy cały czas tą grupę utalentowanej młodzieży, kategorii młodzika, dzieci. No, na razie wszystko wygląda tak, jak być powinno. Kolejne zawody z udziałem pływaków z UKS MOS Ełk w Dębicy i Suwałkach.